Witam Was, kochani, na kanale IWI Tarot. Ten rozkład, właściwie dwa rozkłady, będą dla osób spod znaku barana na miłość i na pracę w miesiącu marcu 2021. Ten rozkład jest na pracę, a ten na miłość. Dobrze, więc zaczynamy. Tutaj w pracy osoby spod znaku barana myślisz nad czymś nowym, masz jakiś cel w głowie, intensywnie o nim myślisz, przygotowujesz się, tak jak właśnie na tej karcie. Ona bardzo dobrze pokazuje to, co w czym właśnie będziesz w miesiącu marcu, czym będziesz się zajmował, o czym myślał. To będą nowe projekty, może pójdziesz do nowej pracy, myślisz, co dalej zrobić w sytuacji, jaka Cię spotkała, jaka może być. To będą nowe wyzwania. Możesz nawet przekuć pasję w pracę zarobkową. No, 7 denarów. Ona pokazuje różne sytuacje. Tutaj albo musisz jeszcze trochę poczekać i rozwijać na przykład nowy biznes, czy zmienić pracę. Musisz, może część z Was może będzie musiał poczekać na jakąś okazję. I w tym czasie po prostu zająć się domem. Chociaż tutaj, jeżeli mamy na pracę, czyli jakiś nowy po prostu projekt tworzycie, jakieś nowe plany, tak? Albo może też tak być, że jesteś zmęczony pracą, w której jesteś. Czujesz się wypalony zawodowo. I tutaj też jest właśnie myśl o zmianie pracy. Dobra, zobaczymy, co tutaj jeszcze karty dopowiedzą dla Was. Proszę, słoneczko, czyli Twoje plany na pewno się zrealizują. To, co masz w głowie, może się spełnić i dać Ci satysfakcję, pieniądze, wszystkiego, czego pragniesz. 7 denarów. Dlaczego? O, jest 4 mieczy. No słuchajcie, 4 mieczy. Tutaj właśnie też pokazuje, że czas odpoczynku czeka Cię właśnie w miesiącu marcu. Może jesteś na zwolnieniu, może na L4, albo nie wiem, jakaś przerwa w każdym razie w pracy. Tutaj właśnie jest, ta karta właśnie mówi, odpocznij, tak? Zregeneruj siły i idź dalej do przodu. Zobaczymy, jaka jest rada dla Was. Proszę, 6 mieczy. Tutaj jest właśnie ze spokojem, żebyś dążył do tego, czego pragniesz. Także tutaj ta karta również mówi o tym, że o pracy za granicą, albo możliwe, że przez internet, tak? I myślę, że masz pełno pomysłów w głowie. To na temat pracy dla baranków. Teraz proszę o uwagę, bo teraz będzie o miłości. Tutaj już widzimy królową mieczy i kielich, 9 kielichów. Królowa mieczy, ona jest bardzo zdecydowaną kobietą. Można jej zaufać, również jest gospodynią taką, że wszystko musi być tak, jak ona chce, rządzi po prostu w domu, wszystko na tip-top jest, tak? Może ty jesteś tą osobą, może poznałeś taką osobę, taką kobietę, albo z taką jesteś. 9 kielichów, no to jest szczęście, radość, imprezy, wszystko, czego pragniesz w miłości, czyli ta kobieta, królowa mieczy, właściwie ma wszystko, czego chce. Tutaj jest zwycięstwo. No możliwe, że chcesz kogoś poznać, na przykład. Może zaprosiłaś jakiegoś mężczyznę na jakąś imprezę. No różnie to jest, prawda? Tutaj również ta karta mówi o tym, że możesz być również kimś, co przez swoje zachowania możesz zniechęcić do siebie osoby również, tak? Możesz być zbyt pewna siebie, możesz onieśmielać, tak? Naprawdę musisz na to uważać. Jakieś tam, jeżeli w 6 buławach właśnie chodzi też o to, że jeżeli się pokłóciłaś z kimś, tak, bo tutaj jest właśnie o kobiecie mowa, będziesz chciała rozwiązać jakieś sytuacje niezdrowe, rozmowa ci pomoże i na pewno, jeżeli ci zależy na utrzymaniu związku, powiedzie się, tak? Dobra, zobaczymy, co tutaj jeszcze karty powiedzą. Dlaczego królowa mieczy i 9 kielichów? Giermek, proszę. Buław, arkusz. Dlaczego 6 buław? No to tutaj jest sprawiedliwość, jednak w odwrocie mi się właśnie odwróciło i tak położyłam. Niestety ta karta mówi o zdradzie i rozstaniu. I tutaj giermek z kolei mówi o nowym początku. Zależy, co będziesz chciała zrobić, czy będziesz chciał zrobić. Tutaj jest, na pewno trzeba porozmawiać. Po takiej rozmowie podejrzewam, że dogadacie się i będzie wszystko ok. Tutaj mogła być impreza, gdzie mógł wam ktoś obrabiać, no wiadomo co, i druga strona, no jakieś niezdrowe sytuacje no, ogólnie się stworzyły i mogło to spowodować jakieś niezdrowe sytuacje. Może faktycznie zdradzałaś, może faktycznie spowodowałaś to, żeby już ci nie zależało na związku. Ja nie wiem, po prostu tutaj mogą być przeróżne sytuacje, tak? To na pewno te układy nie rezonują z każdym, z każdą osobą. Zobaczymy, jaka rada będzie. 4 buław. To jest czas na realizację swoich planów, tak? I marzeń. Więc drogi baranku, naprawdę mam nadzieję, że u ciebie wszystko jest ok, że jakieś niesnacki jakieś przejdą, dogadasz się, no nie wiem, na czym ci zależy, może zależy ci na nowym związku. Podejrzewam, że to, czego ty będziesz pragnął, czy pragnęła, to się ziści. Ta karta mówi, żebyś nie bał się, czy nie bała się ryzyka, tak? Dobra, teraz obiecane, znaczy nie mówiłam chyba. Dobra, wymyśliłam coś takiego, że na każdy tydzień miesiąca marca wylosujemy jedną z kart. W sumie to będą 4 karty. Zobaczymy, co one przyniosą, ok? Usunę już ten rozkład cały. Na bok te karty, bo tu ciasno mam bardzo. I zobaczymy, co tutaj będzie. Co tutaj będzie, co będzie się działo w danym tygodniu marca, tak? Ups. Proszę. 6 denarów. Pierwszy tydzień marca, tak? Zobaczymy na drugi tydzień marca, jaka nam karta wyskoczy. Kielichów. Pięć buław na trzeci tydzień. Cesarz na czwarty. Słuchajcie. Już Wam tłumaczę. W pierwszym tygodniu, proszę, tu jest karta. To są takie obustronne. O, zobaczcie. To jest branie, dawanie, czyli jakaś równowaga. Tutaj o pieniądze chodzi głównie, tak? Być może ktoś będzie prosił Cię o pomoc. Być może Ty będziesz potrzebować pomocy. Może to nie być akurat finansowa, może to być rozmowa. Może o jakąś pożyczkę chodzi, tak? Może realizujesz jakieś plany i ktoś Ci może doradza coś. Może z kimś chcesz jakąś firmę otworzyć. Naprawdę różne sytuacje można sobie tutaj tworzyć. W drugim tygodniu, tu mamy 8 kielichów. Tutaj całkiem możliwe, że możesz się rozstać z kimś lub z czymś. To będzie nagła decyzja w drugim tygodniu marca. Nie mam pojęcia, czy Wam się to w ogóle sprawdzi. Piszcie mi o tym, dobrze? No tam właśnie takie niejasne sytuacje były w miłości. Może rzeczywiście będzie jakieś rozstanie, co? No w trzecim tygodniu znowu jest jakaś kłótnia. Więc ten marzec mi się wydaje bardzo ciężki. Ale no nie wiem, czy będziesz się chciał, czy będziesz chciała dogadywać z drugą osobą. No, no dobra. Czwarty tydzień, tu już się uspokoi. To jakbyś wszystkie te burza minęła, tak? Możliwe, że rzeczywiście się z kimś rozstałeś czy rozstałaś, ale wiadomo, że jeśli jedno odchodzi, coś nowego, na coś nowego będziesz musiał poczekać. Na pewno się wydarzy, tak? Nie ma luki, nie ma. Po prostu życie idzie do przodu. Jedni odchodzą, w jakichś sytuacjach odchodzą, inne przychodzą. I właśnie w czwartym tygodniu będzie wiele się działo. Zrealizujesz możliwe swoje cele. Cesarz to jest ktoś taki, który jest pewien, czego chce. Jest pewny swego. Może już ten swój plan ułożył w głowie i może ruszać do przodu. Czego baranki Wam z całego serca życzę i mam nadzieję, że ogólnie te rozkłady wszystkie podobały się Wam. Oczywiście proszę o subskrypcję i łapki w górę. Piszcie do mnie, tak? Do następnego razu. Trzymajcie się, pa!